Siemence, drodzy widzowie, z tej strony ja, Hubert, Der Hubert, Felix, jak zwał, tak zwał. Witam was w kolejnym odcinku, zagrałem w Battlegrounda. Jeszcze sam dzisiaj, no niestety, ale Paweł jest na stacji, więc nie ma przy sobie komputera, który byłby w stanie uciągnąć właśnie Battlegrounda, więc nie mamy jak nagrać. A że ja akurat teraz mam wolną chwilę, to stwierdziłem, a nie będę jej marnował, nagram, będę miał zapas. I wyskakuje. Nagram, bo w sumie poprzednia seria porażek była dość śmieszna, ale fajnie mi się grało. Więc muszę to powtórzyć, tylko tym razem bez serii porażek. Mam zamiar powtórzyć tylko mój sukces. Włączony mikrofon? Chyba włączony. Dobra, lecimy do tych dwóch domków. Wydaje się być najlepiej. No, chyba tak. Nikt tu nie spada. Przynajmniej nie widzę, gdzieś tam dalej jest ziomek. On spada na brzeg. Okej, to lecimy, szybujemy. Nie szybujemy, pikujemy, dół. No i znowu deszcz pada, come on. W sumie nie jestem pewien, jak się przywitałem w poprzednim odcinku. Czy Felix, wydaje mi się, że Felix powiedziałem, ale to tam. Kto wie, ten wie, że ta sama osoba, nie? Jest tu gdzieś koleś. Ale mam nadzieję, że tu nie... O, tutaj bywają dobre rzeczy. W tych domach. Widzę już apteczkę. Widzę łom. I widzę amunicję. Amunicja mi się nie przyda sama w sobie. Się skrada z tym łomem. Dobra. A nie, jest pistolet. Dobra. Lepiej niż łom. W sumie tu się nie muszę skradać. Jest pan Dage. Szkoda tylko, że to ten niższy budynek. Bez wyjścia na dach. Znaczy, wysokościowy jest ten sam. Co to jest? Kamizelka. Aha, to jest sama amunicja. I jest plecak. Dobrze. Jest fajnie. Tam był chyba powiększony magazynek do pistoletu, ale ogólnie powiększone magazynki do pistoletu to jest tak średnio przydatne. Uuu, lepsza kamizelka. Płaszcz. Jaki płaszcz? Bordowy. Bo jakby niektórzy powiedzieli burgundowy. Kurwa, burgundowy to jest amerykanizm, tak mi się wydaje, bo burgundy jest po angielsku. Dobra, mam tylko pistolet, znaczy tu leżą pojedyncze, kurde ile, jest, amp, mam ampa. Ale nie było amunicji do niego, jeśli się nie mylę nigdzie. Były do... O, właśnie o takie oby amunicje. I były do rewolwera. Nie ma celowników. Kolimator byłby spoko. Ampem akurat można... A nie, jest tutaj do niego amunicja. Ampem można się fajnie pobawić. Kurwa, mówię amp. Zawsze było UMP, a oglądałem kilku zagranicznych youtuberów. Ja jak to mam w zwyczaju, bo ja nie oglądam polskich. Tfu. Nie no, żartuję, ale... Po prostu ostatnio częściej oglądam po angielsku. No nie wiem, jakoś mi tak wygodniej. Jakoś mnie bardziej wkręciło. Nie wiem w sumie dlaczego. Po prostu jakoś nie znalazłem swojego polskiego tubera, którego bym tak śledził, bo w angielskich to mam kilku. Przede wszystkim to jest mój Book Not a Dead Lion, ale... Nie no, w sumie, ale z polskich tuberów, którzy... Nagrywają gry, chyba nie mam nikogo, bo tak polskich tuberów tak ogólnie to się czasem ogląda jakiegoś babcia dębskiego, chociaż w sumie Wązia oglądam, Wązia, zdarzy mi się po prostu posłuchać, nawet nie oglądać. Wąż zawsze śmieszny. Ojciec, jak to na niego mówią w niektórych kręgach. Lecę do tamtego domku, bo podejrzewam, że albo w sumie zróbmy jolo, mam ampa, to się mogę bawić. UMP, nie ampa. Zaraz załatwimy sprawę. Wyczaimy, czy kogoś tu nie ma. Wygląda pusto. Powiem szczerze, że chyba nawet nigdy nie byłem. Jest kamizelka poziom drugi. To był ktoś. Jest nawet tutaj gdzieś. Ktoś pogardził kamizelką poziomu drugiego. Strzelba, wezmę sobie.
Jakiś śród się może znajdzie później. Ktoś jest dziś tutaj, w okolicy. Strzelam, że możliwe tutaj. W środku. Jest. Nie. W środku nikogo nie ma. Dobra, dobra. To gdzie? W tym domu? Chyba nie przeskoczysz. Powinienem zrobić czarnego, bo czarni potrafią skakać. Albo w tamtej wiosce może. Dobra, mamy Red Bullsa. Mamy patelnię. Uuu, boi, wygrane. Tyłek już nigdy nie zostanie przydziurawiony. A tutaj? Nic, nic, nic. Bo biedę mam ogólnie. Mam coś. Coś, nie coś. O kurde, jakbym wektora znalazł, to bym się tak odłowił. Dobra. Przełączymy się na strzelbę, bo już mam trochę więcej. Przynajmniej w domach, jak będę się przełączył na strzelbę, muszę o tym pamiętać. Chociaż akurat UMP jest mocne i w zamkniętych przestrzeniach, i tak na otwartych. Oczywiście nie na takim dystansie, nie na aż takim dystansie. Ale w bliskich starciach UMP chyba nawet jest mocniejsze od strzelby. Jeszcze więcej. Zestaw pierwszej pomocy. Się może przynieść ostatnio cały czas. Jestem oszczeliwany. Ale widzę, że ogólnie pusto. Komuś się musiała nie zmieścić tamta apteczka. Pewnie olał. W sumie ja też mam plecak jedynkę, więc to mi się szybko skończy miejsce. Podejrzewam, że już praktycznie w ogóle nie mam. A tak naprawdę praktycznie nic nie noszę ze sobą. Znaczy no poza tymi apteczkami, bo tego mam dużo. Dobra, cały czas trzeba aktywnie się przemieszczać, bo kampienie jest nudne. Ale skuteczne jest. Spada tu w ogóle zrzut. Jakbym do niego skoczył. Może, może? Ja chyba nie zdążę. Nie. Wziąłbym samochód i pojechał, ale właśnie nie, bo to już spadło. Nie ma sensu się wydawać. Więc wsiądę w auto, wszyscy słyszą, że ruszam. Dobra. Hamulec wylotowy. W sumie nawet nie wiem, co ten hamulec wylotowy robi. W sensie, nie wiem, jakie... Z tego są propsy. Jest to napisane gdziekolwiek? Nieznacznie zmniejsza odrzut poziomy i redukuje odrzut pionowy. Okej. Okay. Czyli warto było. Czy jest jeszcze więcej amunicji? Dobra. Jeszcze kolimator. Dajcie mi kolimator. Może być więcej amunicji. A, no i nieważne. Ej, Jezu. Trochę mnie zaskoczył. Dobra, to ciachamy do następnego odcinka. Jezu, jakie to było. Nie następnego odcinka, tylko następnej rozgrywki. Ciach! Runda druga, panie i panowie. O, super. Coś mi się zrąbało. Już. Runda druga. Nikt tu nie spada obok mnie? Chyba nie. Cztery domki dla mnie. Trochę zwaliłem. Powiem szczerze, że się strasznie pewnie poczułem, bo w tamtym domu wszystko... W tamtym domu wszystko zostało tak na podłodze. No kurde, zostawił Uzi na dole z całą amunicją. Jak sobie myślę, tam nikogo nie może być. No i był. Ja taką panikę przybliżę. Ło, czy to jest celownik razy 8? Boże, dawno takich nie widziałem. Tylko, że praktycznie do niczego mi się nie przyda. O, znowu mamy umpa. Umpa, umpa. Jestem piratem. No i zaraz zobaczymy. Ogólnie to początek już jest niezły. Tylko szkoda, że
UMP nie uratowałem. W sumie tak trochę zacząłem strzelać na oślep. Niepotrzebnie przybliżyłem, ale już nie mam miejsca. Już nie mam miejsca, więc lecimy do następnych domków i teraz błagam plecak. Plecak i jakiś porządny karabin szturmowy, ale najpierw plecak. Plecak musi być, bo inaczej to karabin szturmowy na nic mi się nie przyda. No i dziękuję. Łom też weźmiemy, bo łom nic nie zajmuje miejsca. Powiększony magazynek do P9 i nie, to raczej dziękuję. Jak mówiłem, powiększone magazynki do pistoletów raczej nie. Chyba, że już totalnie masz pistolet przez 10 minut i to jest jedyna twoja broń, to wtedy. Ale tak to bije bączo. Nie wiem, w który dom. Teraz ten chyba. Szczelba. Znowu, o, widzę, że bardzo podobnie. Zaczyna się fajnie. Chyba już wiem, jak ta gra się skończy. Moim zgonem. O. Wcześniej mieliśmy kask, jeśli się nie mylę. W sumie tę grę nagrywam 2 minuty po sobie, także powinienem mniej więcej pamiętać. O, jest więcej strzelby. Na nią czok nie wchodzi. Przez automatyczny czok, jeśli się nie mylę, służy do tego, żeby robić to takie przeładowanie szybciej. Już może chodzi o uchwyt, ale to wtedy tutaj też by pasowało. Granat sobie weźmiemy. Chociaż tych granatów praktycznie nigdy nie używam, chyba że mówimy o granatach gazowych, to czasem fajnie jest, albo mołotowie. Granat gazowy fajnie jest rzucić, żeby cię cwaniaczek nie wyczaił. Jak coś próbujesz przebiegać, na przykład gdzieś w drzwiach rzucić i wybiec po prostu. Mołotowa też można rzucić gdzieś na jakiś teren, żeby koleś nie przeszedł totalnie i masz wyrąbane na chwilkę. No, czasem też opłaca się fraga mieć. Wrzucić komuś przez okno, ale to już się rzadziej przydaje. Bardziej. No, bardziej ciężej. Ciężej jest to zrobić. Dobra, jest pojedynczy domek. W sumie to niczego bardzo nie potrzebuję, poza tym, że dalej by mi się przydał. No, na przykład M16 by się przydała, bym zamontował do niej celownik razy 8. Albo snajpera, ale wiem, że na snajperę to, żeby trafić, to. W sumie koszulę miałem sobie założyć, uwielbiam te koszule. W sumie wypadałoby wyczaić gdzieś zrzut. Gdzieś tu leciał, ale widzę, że totalnie nie obok mnie spada. Także niech spada. Haha. Uuu, Sigburn. Zig. Hi. Hi. Mi się głos złamał. Gdzieś tam chyba spada, jeśli się nie mylę. Ale dobra. Powoli, powoli, powoli. Ktoś tu był. Dzisiaj w ogóle pisałem mojego pierwszego kolosa z matmy dyskretnej, na którego byłem po prostu idealnie wykuty. Pierwszy kolos, na którego się idealnie wykułem od początku roku. I powiem szczerze, że no może nawet zdam. W sensie, może nawet maksa będę miał. Znaczy nie, maksa nie, bo chyba nie. Nie wszystko zrobiłem idealnie, ale ogólnie całkiem spoko. Więc ja jestem z siebie strasznie zadowolony, jestem strasznie naładowany pozytywną energią. Tylko gorzej, bo w ciągu tygodnia będę miał jeszcze 3 kolosy. Czyli w ciągu najbliższych 4 dni jeszcze 3 kolosy. Tylko środę mam wolną. Kurwa, nie piszcie do mnie. Kisz. Wycisz. Nie piszcie do mnie, bo to na pewno słychać później na tym, na nagraniu. Mikrofon leży na tej samej powierzchni, przecież to przenosi się, to tryganie. Podejrzewam, że to jest koleś. A nieźle się schował koleś. Powiem szczerze, że miałem wątpliwości, czy on tam dalej jest. Ale dobra. Masz ARkę? Masz plecak dwójkę. Nie masz kurwa żadnej ARki, ziomuś. Trochę gorzej. Kamizelkę uszkodziłem ci niestety. Środki przeciwbólowe sobie weźmiemy. Czyli tu nie ma. Tu nie ma żadnej ARki, bo on by ją miał ze sobą. ARK.
Czyli to na pewno był ten koleś. Kurwa, coś jakieś dropy. Kurcze pieczone. Coś jakieś dropy klatek mam. To takie dziwne, niekontrolowane. W sensie na ułamek sekundy. Dobrze, że nie zacząłem do niego strzelać z UMP, jak on był na górze, bym tylko go spłoszył, a tak koleś się wyczaił. On chyba mnie słyszał po prostu, bo tutaj słychać tak dość dobrze te dreptanie. I teraz pozostaje mi podejrzewać, że tu też jest koleś. Jest, znaczy ktoś był. Ale jest pusto. Czyli nie kampi, albo nie kampi w tym domu. Chociaż ja bym chyba w tamtym kampił, bo piętrowy najlepiej. Chyba, że się przesunął tutaj do tych domków. Dajcie mi moje UMP. W ogóle strasznie śmiesznie biega w tym UMP, z tym UMP koleś. Znaczy, śmiesznie. Po prostu tak trzyma je w jednej ręce dziwnie. Nie wydaje mi się to być najlepszą strategią. O tak chyba najbezpieczniej zbiegać z bronią. Cały czas mając tak ją pod kontrolą. Cały czas trzymając ją chyba w pozycji do strzału, nie? Znaczy, nie biegać tak, ale no. Bo trzymając UMP w jednej ręce, to przecież jak nagle będzie potrzeba użycia, to chyba rozrzut. W jednej ręce, tak. Chociaż w sumie Akimbo, UMP, MW2, kto wie, ten wie. OP, ścierwo. W ogóle Akimbo to zawsze śmieszna sprawa. Przecież strzelanie z dwóch broni naraz, jakichś takich pistoletów maszynowych czy coś, to musi być tak męczące dłonie, chyba że nie wiem, jakieś sobie, kurde, przytrzymujesz to. Koleś. Spróbuję tak iść przez chwilę, ok? Mam nadzieję, że się nie zdenerwujecie, że tutaj będę turlał się jak robaczek. Ale liczę po prostu, że ten koleś wyjdzie tą samą drogą. Nie wiem, czy ze stacji są dwa wyjścia, czy jedno. Miejmy nadzieję, że żaden dupek mnie nie zajdzie od tyłu. Totalnie już go nie widzę. Podejrzewam, że on w tym momencie też by mnie już nie mógł dostrzec. Ale jeśli były dwa wejścia, to mógł wybiec tyłem. Celność nie jest moją mocną stroną. Powinienem się przełączyć na ogień pojedynczy. No koleś, czy ty serio nie mogłeś się odwrócić do tyłu? Nie oceniam, ale... Też miał UMP, dobra, to bardzo dobrze. Przynajmniej sobie uzupełnił amunicję, którą zmarnowałem jak debil. Waląc dookoła, tylko nie do niego. No i chyba tyle. Narobiłem pewnie hałasu jak pojebany. Ręka mi się strasznie jakieś tak... Obsuwała cały czas. Nie wiem. Z tego UMP nie potrafię strzelać. Może teraz będzie lepiej, jak sobie zamontowałem ten uchwyt, ale no. Trochę wstyd. Kurde, ile zmarnowałem dwa magazynki na tego kolesia. Dobrze, że on miał przy sobie cztery zapasowe. Ale już jest dobrze. Już jest o wiele lepiej niż w poprzedniej grze. Chociaż trafiłem na dwie niemoty. Znaczy, ten pierwszy nie był niemotą. Próbował się szczaić za krzakiem i totalnie bym go nie zauważył, jakbym nie widział go najpierw na balkonie. Ale ten to biegł, 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 zamiast się odwrócić od razu. Tak jak ja w poprzednim odcinku. Jak się wtedy schował ten, przed tym, co tak, co walił do mnie przy kamieniach, i ja się tak. Jestem niewidzialny. Nie puszczyli mnie. Dobra, strefa się zamyka. Miejmy nadzieję, że będę w strefie i nie będę musiał zapierdzielać na drugi koniec mapy. No, dawaj.
Show me what you got. Jestem w strefie. Jestem w strefie przynajmniej tyle. Tylko zobaczmy gdzie. Kurde. Prawie idealnie do środka się zawężyła strefa. Bo tu jest duża szansa, że jest koleś na górze. Ale go nie ma. To są w ogóle takie super miejscówki na snajpienie. Znaczy, super miejscówki. Po prostu fajnie jest wycięte w tym domu, tylko że one najczęściej na nic konkretnego nie pokazują. I to jest minusik, bo wiecie, po prostu macie ścianę zarazowo. Albo kawałek pola. No to kawałek pola to jeszcze może coś kogoś wyczajcie. O! O, oh, fuck! Nie wiem, czy powinienem zaczynać jeszcze jeden. Ten był dość długi. Dobra, zaczniemy jeszcze jeden. W sumie, co tam? Jak porażki, to porażki. Ciach. To jest już moje piąte albo szóste nagranie. Ogólnie to za każdym razem, jak zaczynam nagrywać, albo nie włączam mikrofonu, albo padam od razu. Także stwierdziłem, że dla zróżnicowania spadniemy teraz w bazie wojskowej, ponieważ tutaj spada milion osób, więc jak zginę, to tam chuj wafel. I zobaczymy po prostu, może będzie ciekawe. To mogą być bardzo intensywne 2 minuty, których przeżyje jedna osoba. Chciałbym spaść na dach jakiegoś bloku, ale widzę, że jeszcze mi się nawet nie wczytały tekstury, więc nie będę mógł nawet tam wejść. I zdechnę. Także no, fajnie, fajnie. Okej, lagi. Ile FPS-ów? 10, 5, 40. Ludzie. A ja nie mogę nigdzie wejść, bo nie wczytałem mi się tekstury. Super. Uwaga, panie i panowie, witamy w grafice gorszej niż w Minecrafcie. Minecraft 4K? Serio, jeśli tak wyglądają wasze tekstury, to nie możecie wejść do środka. Nie możecie przejść przez nic, bo gra uważa, że tego nie ma. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Bo wyskoczyłem od razu, gra się nie zdążyła wczytać u mnie na kompie. A mam wszystko na najniższych, o. Spoko, 7 klatek. Ciekawe, jak to będzie wyglądać na nagraniu. Trzy, jedna. Boże, piekło 5 FPS-ów. A nigdy nie miałem tutaj tak. Nie wiem, co się dzieje. Serio, aż tak źle nigdy gra nie chodziła. Znaczy, często miałem niewczytane tekstury w ten sposób, ale jeśli chodzi o płynność, to zawsze było 60 klatek. Do 40. Ravioli, ravioli. Okej. Kurwa, nie zdążyłem przeszukać tamtych ziomków. Ale strzeliłem po prostu do kolesia, on natychmiast umarł. W sensie przez kogoś innego został zabity. Celownik? Celownik? Chyba nie mam na co liczyć. Dobra, przemęczyłem się przez jedną klatkę na sekundę i teraz mogę żyć. Z tej strony był jakiś snajper, nie powinienem tu wyłazić. Dalej jest skurczybyk. Dajcie mi bandaże, albo tego, Red Bulla. Kurwa mać, no! Gdzie?!
Dobra, w tym momencie skończymy, ok? Bo nie ma sensu dalej nagrywać. Ja jestem już po prostu taki mam tilt, że zakończymy to w miarę kulturalnie i widzimy się w następnym odcinku. Zobaczyliście, jak wygląda piekło jednej klatki na sekundę, jak wygląda piekło wojny. No i na razie, do usłyszenia, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Pa!